dzisiejszym zajmowaliśmy się taką żmudną pracą odczyszczania bruku, który był na placu Świętego Michała przed położeniem nawierzchni asfaltowej. Widać to w naszym tle, prace nadal trwają. Chcemy zadokumentować ten odsłonięty fragment, żeby można było zapamiętać czy zachować w dokumentacji, jak właśnie przed położeniem tego asfaltu, czyli gdzieś od przełomu XIX i XX wieku aż do pewnie czasów powojennych, wyglądał plac Świętego Michała, jak był ułożony ten bruk z kamieni rzecznych. Na powierzchni tego bruku znaleźliśmy bardzo ładny mosiężny lub miedziany posrebrzany guzik oraz podkówkę buta, pewnie zgubione przez sanoczan w czasach, kiedy bruk był użytkowany, czyli to jest też taki element związany z życiem codziennym. Udało nam się wydobyć szkielet starszej kobiety, najprawdopodobniej, tak możemy wnioskować po wstępnych oględzinach szczątek kostnych. Jako ciekawostkę możemy powiedzieć, że miała ona w ustach złożone cztery monety. One są w obecnej chwili bardzo skorodowane i nie jesteśmy w stanie określić ich precyzyjnego datowania, ale kiedy udaje się poddać zabiegom konserwacji, oczyścić, odczytać napisy na nich, to może nam to pomóc w określeniu daty pochówku. Wkładanie monet do ust zmarłych wiązało się ze zwyczajami pogrzebowymi. Tutaj może być nam pomocna literatura etnograficzna, historyczna, która wzmiankuje właśnie o wkładaniu tych tak zwanych oboli zmarłych czy tych monet do ust. No, różne są teorie interpretacji. Jedni mówią, że to jakieś zabiegi tak zwane antywampiryczne, czyli opłacanie zmarłemu, żeby nie wracał z zaświatów i nas nie straszył. To taka najbardziej fantazyjna teoria, a inna mówi o tym właśnie podarowaniu monet dla przewoźnika do zaświatów.